Witamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Stadion Miejski w Rzeszowie, no i ten finał finałów. Bieg piąty, Jesse Mustonen, Max Dilger, Thomas Jonasson, Mathieu Trezeguet, Kasper Czech i Staszek Burza. No i niestety został nam znowu Stanisław. Nie, teraz Staszek będzie próbował cokolwiek zdziałać, ale niestety, a tutaj czwórka zawodników w jednym szeregu. Jesse Mustonen na razie jest przed nim, ale teraz chyba będzie skuteczny atak Staszka. Tak, na Jesse Mustonena i Staszek ma na razie trzecią pozycję z przodu. Nic się nie zmienia, chociaż tam ogromne problemy przy krawężniku miał Thomas Jonasson. Zbliżył się natychmiast do niego Mathieu Trezeguet. I czy Trezeguet na ostatnim łuku, tak? Mathieu Trezeguet. Wielkie brawa dla Francuzów. Staszek Burza pojedzie w kasku niebieskim, w kasku czerwonym Thomas Jonasson. W kasku białym Zach Weiknecht, Max Dilger w kasku żółtym i Theo Pfeiffer w kasku zielonym. Już zawodnicy gotowi do startu. I to tutaj najlepiej, znowu będzie bardzo ciasno w tym pierwszym łuku, ale tym razem pierwsze pole startowe Thomas Jonasson, ależ tam będzie karambol, potworny karambol. Trzech zawodników leży na torze. Bieg 12. I tutaj będziemy mieli Lukasa Finhage w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Kenneta Hansena, w kasku białym Mathieu Trezeguet, w kasku żółtym Jamesa Shamesa i w kasku zielonym pojedzie Josef Franz. Równiutko i będzie ciasno, ale już przychodzą na zewnętrzną zawodnicy i na razie z tego pierwszego łuku na prowadzeniu wychodzi nam Kenneth Hansen, ale że on jest świetnie spasowany, ale dużo za nim Mathieu Trezeguet, ostatni łuk i czwarte zwycięstwo Kennetha Hansena. A zatem wyścig pierwszy półfinałowy, Lukas Weiknecht, Zach Weiknecht, Theo Pfeiffer, Lukas Finhage, Max Dilger i Romano Hummel. Publiczność pani wstrzymuje oddech, czy Lukas będzie w finale? Do finału kwalifikuje się tylko pierwszych dwóch zawodników. Taśma w górę, Lukas Finhage na zewnętrzną, bardzo szeroko się tam napędza. No i Lukas Finhage jest już na pierwszej pozycji. Tym, który w tym momencie kwalifikuje się do wielkiego finału, to jest również Zach Weiknecht. No a co z tyłu? A z tyłu Pfeiffer i Hummel, a także Dilger. Dilger chyba już ma dość, Dilger już chyba zrezygnował. Jeszcze tam oto trzecie miejsce, zażarta walka między Theo Pfeifferem a Hummelem. Ale pierwsza dwójka do końca się nie zmieniła, więc w wielkim finale Lukas Finhage i Zach Weiknecht. Półfinał, numer dwa. Numer dwa. Burza, Trezeguet, Shames i Harris. Mathieu Trezeguet jednak nie da sobie tutaj absolutnie nikomu napluć w karze, a tam Staszek Burza świetnie przy krawężniku. I czy zdołają go tam wszyscy wyprzedzić? Przyblokował troszkę Trezeguet po zewnętrznej części toru. No i Staszek Burza jest pierwszy, a na drugie miejsce przedziera się James Shames. Ale teraz zdecydowany atak Mathieu Trezeguet i on wychodzi na drugą pozycję. Nie sprawdziły się nasze typowania, że Chris Harris będzie próbował po zewnętrznej, bo tam po prostu nie było gdzie wjechać, nie było miejsca. No ale dla naszych polskich serc Staszek Burza wlewa teraz miód na nasze serca, bo jest na prowadzeniu. Na trzeciej ciągle jedzie James Shames, ale on jeszcze na pewno nie powiedział ostatniego słowa, ale Stasiu Burza i Mathieu Trezeguet meldują się w wielkim finale, Grzegorz, i to jest wielka, wielka radość dla naszych kibiców. Staszek Burza, Lukas Finhage, Kenneth Hansen, Zach Weiknecht i Mathieu Trezeguet. Piątka najlepszych z dzisiejszego turnieju w Rzeszowie. Patrzmy, wielki no finał Rzeszów. W takim razie wielki finał. Long Track Rzeszów 2020. Taśma w górę, Staszek Burza, Kenneth Hansen tymczasem na pierwszej pozycji. Staszek Burza jest drugi, ależ tam będzie teraz nieprawdopodobna walka, bo ci główni faworyci
na razie daleko, daleko z tyłu, zasypany tam niesamowicie jadącym tam zielonym Mathieu Trezeguet, Lucas Vinhage. Lucas Vinhage teraz po zewnętrznej próbuje dobrać się do Mathieu Trezeguet, a na prowadzeniu Kenneth Hansen przed Staszkiem Burzą, ależ tam teraz potwornie szeroko pojechał jadącym w kasku niebieskim Lucas Vinhage i on wychodzi na drugą pozycję przed Staszka Burzę. Kenneth Hansen, Lucas Vinhage, Stanisław Burza, Mathieu Trezeguet i na razie nie liczy się Zach Wajknecht, ale teraz jeszcze na pewno Mathieu Trezeguet nie powiedział ostatniego słowa, ostatnie kółeczko. Kenneth Hansen, Lucas Vinhage i Vinhage Grzegorz jedzie po tytuł mistrza świata. Tak jest, co Staszek było? Staszek Burza, Staszek Burza będzie trzeci, a więc stanie na rzeszowskim podium Kenneth Hansen. Kenneth Hansen, no ale znamy mistrza świata. Drugi Lucas Vinhage w tym wyścigu. Ta akcja tam na drugim łuku to była akcja wieczoru, najlepsza dzisiejszego dnia na miarę tytułu mistrza świata na długim torze, a więc indywidualnym mistrzem świata long tracku na długim torze. W 2020 roku 21-latek z Niemiec, z Wekty, Lucas Vinhage.